jestem Zenek, a to jest oczywiście Might and Magic Duel of Champions. Tak, tak, nic innego. A dzisiaj będzie dość zabawny deck, czyli fun deck. Jak widzicie, jest to Krakha, który no raczej wypadł z obecnej mety, jest poza metą raczej. Ale tą talią można próbować nim grać. Dlaczego? No dlatego, że można nią spokojnie wykręcić powiedzmy jakieś tam 50% win ratio. Może trochę niżej. No ja jestem na mistrzu 1, więc mi się tam udało 50% powiedzmy jakieś win ratio tą talią zrobić. No na mistrzu 2 albo 3 myślę, że byłoby troszkę gorzej z tą skutecznością tej talii. Na czym ta talia polega? To jest tak naprawdę duża ilość żywiołaków plus duża ilość stronników, którzy przynależą do jednej lub dwóch szkół magii. Tak jak na przykład taka harpia z Sahar, która należy powiedzmy do dwóch szkół magii, czyli magii powietrza i magii ziemi. Po co nam te szkoły magii? No po to, żeby zagrać w odpowiednim momencie ołtarz wolnych magów, buffnąć sobie jakiegoś stronnika, czy też jakiegoś stwora, jak to woli, za pomocą ołtarza wolnych magów, no i mamy wtedy trochę takiego silniejszego stworka i no on jest w stanie zadać jakiś konkretny, solidny damage. Teraz tak, a propos damage'u, to co my tutaj gramy, co my gramy takiego, co zadaje fajny damage? Fajny damage zadają, no praktycznie wszyscy ci stronnicy, tak, troszkę się nabijam z tego damage'u. Wszyscy ci stronnicy zadają fajny damage. Oczywiście to jest talia, którą złożył bodajże Mr. Krzychu, a na YouTubie objawia się on pod nickiem Krzychu Stępień. Ja to troszkę przerobiłem, dodałem tutaj 4 sztuki harpi wichru, usunąłem parę kart, usunąłem między, już teraz nie pamiętam dokładnie co usunąłem, ale na pewno usunąłem większego żywiołaka powietrza. Poza tym jest oczywiście talia w formacie otwartym, to jest 5-2-0, bo nie powiedziałem na początku, bo że tradycji nie stało się zadość, 59 kart. No, to jest troszkę przerobiona talia Krzycha, jeżeli mogę tak powiedzieć. Dobra, jak to wygląda od początku? Mamy 4 razy oczywiście tydzień żywiołaków do zagrywania żywiołaków, 4 razy tydzień najemniorów, 46 stworzeń, 4 razy kociak wojownik, 3 razy harpia, 4 razy harpia z Sahar, 3 razy może harpia z Ranaru, 3 razy goblin nauczyciel, 2 razy pomniejszy żywiołak ciemności, 4 razy mniejszy żywiołak wody, 3 razy wojownik jaguara, 3 razy łowca. Sahar to jest dobra kontra na wszystkie staki, bo on ma zasadzkę aż 3, to jest największa, tak naprawdę chyba zasada, najsilniejsza zasadzka w docu tak naprawdę. Poza tym należy jeszcze do magii, przynależy ten stwór do, ten ork w sumie do magii ziemi, więc dobrze jest przydatny, bo się kombi z ołtarzem wolnych magów, plus ta zasadzka 3 damage'u, no jest to spora ilość obrażeń, dobra karta, no tak jak mówię, zwłaszcza na jakieś staki, zwłaszcza na koszary tak naprawdę. Dalej mamy pomniejszego żywiołaka powietrza, 2 razy, 3 razy pomniejszy żywiołak ognia, 2 razy wybuchowy żywiołak ognia, 4 razy rozdzieracz czarnej czaszki. Dlaczego to są takie ilości? Dlaczego tu mamy 2 karty, a tego ziomka na przykład mamy 3 razy? Z prostej przyczyny, przyczyna jest bardzo prosta, ponieważ ten wymaga jednej butli, ten wymaga jednej butli, ten wymaga dwóch butli, dlatego są 2 sztuki tego są 3 sztuki, tego też są 2 sztuki tego pomniejszego żywiołaka. W sumie tak się zastanawiam, czy nie dodać. Aha, bo ja usunąłem jednego żywiołaka na kosztem jednego łowcy z Sahar. Doszedłem do wniosku, że 3 zamiast 2, bo tutaj grałem 3 tych żywiołaków, ale doszedłem do wniosku, że trzeci łowca z Sahar jest lepszy niż 3 razy pomniejszy żywiołak powietrza. Okej, okay. Dalej mamy 4 razy rozdzieracza, 3 razy pomniejszego żywiołaka ziemi, 2 razy łamacz czarnej czaszki, taki kontrolny, tak jak powiedział to Krzychu w którymś tam swoim, w którymś tam ze swoich komentarzy, w momencie gdy tam pisał o tej talii. No i 4 razy harpie wichru dodałem, bo szybki atak się przydaje, zwłaszcza jeżeli można to skombić z ołtarzem wolnym magów. Ona poza tym ma szybki atak i swobodny atak, więc wydaje się być dość dobra w tej talii. No i mam jeszcze 4 budynki, to są ołtarze wolnych magów. Dobra, to jest krak, format otwarty, 5-2-0, 59 kart, lecimy z tym koksem. No dobra, to lecimy z tym koksem, aż sobie normalnie odpaliłem doładowanie do złota i do doświadczenia. Tak się zastanawiam, kiedy ja wbiję ten 300 poziom. Zobaczymy, no jeszcze 5 poziomów potrzebuję, no praktycznie 4, no ten już mam w połowie zrobiony. No, come on, teraz będę czekał nie wiadomo ile na przeciwnika, tak jak kurczę nie nagrywałem, to miałem przeciwników co po przeciągu paru sekund, a teraz będę czekał 2 minuty pewnie na przeciwnika.
Mam jeszcze kilka powtórek fajnych, więc z takich bardzo krótkich tam pojedynki trwały po 3, po 2 minuty. Więc myślę, że jeszcze pokażę kilka pojedynków. Szczególnie jeden był zabawny. Się trochę uśmiałem. Na tym Mistrzu 1 to goście grają takie kozackie talie, po prostu, że normalnie masakra. Nie wiem, czy to nie byli ludzie z jakiegoś giermka, czy czegoś takiego, czy z jakichś po prostu z jakichś poziomów niższych niż Mistrz 1. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, co tam jest po tym Mistrzu 1. Głównodowodzący chyba głównodowodzący, tak? Później dowódca jakiś, a później jakiś tam giermek i tak dalej pewnie. Wydaje mi się, że to byli jakieś głównodowodzący i coś takiego, no. Takie przezabawne goście talie mieli, że masakra, po 100 kart, po 150 kart. Ja se gram jakiś agro, kurczę, takim kragiem, a ci ludzie grają jakieś kosmiczne talie, naprawdę. 150 kart w talii, gościu tłucze tym wszystkim, po prostu mistrzostwo świata. Później poddaje grę w drugiej minucie gry, czy w trzeciej. O, było jakieś bezsensowne karty ma na ręce, Chryste. No i cudownie, minuta nawijania za mną jest i w końcu przeciwnik, okej. Doczekałem się. Jest, Masfar, czy to będą konstrukty? O Boże, to może być zabawne, na Masfara jeszcze tym nie grałem. Rozdanie mam z kosmosu, jak na początkowego gracza. No trochę lepiej, chociaż nie ma kociaka żadnego nawet. Myślałem, że jakiegoś kociaka dostanę. Okej, lećmy. Coś czuję, że to będą konstrukty, bo tutaj tydzień dzikich dusz widzę. No jakaś normalna talia, 57 kart, no powiedzmy, że normalne, tak dość dużo tych kart gościu gra. Zobaczymy, co on zagra, nic nie zagra. On się przeraził. Przeraził się srogo. No, tego tygodnia żywiołaków, chociaż trochę zrąbałem, bo mogą zagrać chyba goblina nauczyciela. No i zobaczymy, czy uda się tutaj zraszować tego Masfara, czy nie. Fajne pojedynki miałem z przystanią, tam się troszkę mordowałem, przegrałem go, powiem, tak zaspoiluję, ale... Say what? Kartograf? O, MFG, dobre, gościu kartografa tutaj gra. Tak, to się nazywa kartograf? Tak, kartograf. Mistrzostwo świata dosłownie. Kurczę, blade. Takie karty, nawet nie wiedziałem, że takie istnieją w docu w ogóle. Nie, no żartuję. Dobra, to zagrałem sobie może zasadzkę. Poziom 3 to może być git. Co tu robić? Atakować go? Może mieć most jakiś. Może to oleje. Dobra, pójdźmy tak, niech będzie magia i następna tura. Zobaczymy, co on zrobi. No wątpię, żeby grał tutaj jakieś gejzery, więc mogę sobie zagrywać tak, jak mi się chyba żywnie podoba tych stronników. No to są konstrukty na stówę. Ja pierwszy raz widzę kartografa, to jest nawet niezły pomysł, szczerze mówiąc. Co tam, jak za dwa nie ma co zagrać, zawsze można zagrać kartografa takiego, zwiększyć sobie do 3 punktów, czy to ma 1 punkt przeznaczenie, dodać piącha jeszcze i heja, do przodu lecimy. No okej, okay, tylko tak, ty on ma wyładowanie, no niestety ma. Może tak? Zaraz, może inaczej. Ten jest 3-2, dobra, nie będzie magia. Zagram sobie tego typka, bo on ma, kurczę, obszarowy wybuch. Tak, bombka tu i heja. Lecimy z tym kokciurkiem. Okej, okay, tydzień żywiołaków, no zobaczymy, co tu mogę zagrać. Zobaczymy, co on zagra za te 4. Czy może za więcej, może za 5, ma 3 flagi, może jakieś obozowisko odpalić. No ale... No w sumie piąch już nie musi zwiększać tak naprawdę. Nic nie musi z piąchami robić, przecież to Masfar. Może tylko spamić umiejętnością. No i zobaczymy, co ten Masfar ma. Ma most. Cudownie. Fantastic. Po prostu fantastic. No niewiele to zmienia, szczerze mówiąc, taki most. Został jeden surowiec i co to daje? Niewiele. Tylko tyle, że moja harpia dostaje po twarzy. Fantastic sam plastik. Po prostu. Ej, to fajnie. Zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie tak. 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 No i heja, może w końcu jakiś uda się damage bić. Pytanie, czy ten kolo gra... Czy on ma na ręce jeszcze jakiś kolejny most?
Format otwarty, no ja wiem, to wszystko możemy mieć. No wątpię, żeby trony grały jakieś, bo to byłoby bez sensu. Chociaż były talie Masfara z tronami i z tymi, kurczę, strażnikami czasu, którzy mają zakotwiczenie, więc cholera wie. Zobaczymy. Tak się zastanawiam, czy Blue Byte, czy Ubisoft w ogóle myślą jeszcze nad balansem DOCA i nad naprawieniem tych błędów, które jeszcze pozostały do naprawienia. Jestem ciekaw, czy to zostanie zrobione. Czuję w kościach, że raczej niespecjalnie chyba, ale zobaczymy, może się mylę. To jest tak, tydzień najemniorów może odpalić, tutaj mu buchnąć za 3, to jakiegoś świniaczka zagra, no powiedzmy, że tu. No, wątpię, żebym to wygrał, bo te jednostki są o wiele silniejsze od tych moich żywiołaków, te konstrukty. Więc no to jest raczej pojedynek skazany na porażkę. On jakoś specjalnie może imba tutaj nie gra tymi kurczę żywiołakami, tymi konstruktami. Może ma kiepskie rozdanie, no cholera wie. Zresztą no, na razie zagrywa no to co może, no nic więcej nie mógł zrobić. Nie wiem po co tylko on zagrał tak naprawdę tą lodową skorupę na nim. Czego on się boi, że damage dostanie 2 damage'u? Co to zmienia? Come on. Chyba, że chciał całkowicie wykorzystać wszystkie surowce, no to okej, rozumiem. Rozumiem w takim razie. No dobrze. To tak, co ja chcę zrobić? Za tą szóstkę. Odpalimy sobie tak. Zróbmy zasadzkę, zróbmy tego zioma. No, miałem tydzień najemników odpalić, a dobra, oleję ten tydzień najemników. Zróbmy tak. Zróbmy chyba tak. Dobra, let's go. No i teraz tydzień najemników by mi się przydał. Teraz tydzień najemników by mi się przydał. Teleportacja, oh my god, serio, no mówię, jakiś kosmiczny deck. Pierwszy raz widzę teleportację na konstruktach. No w sumie niezły pomysł, ale trzeba magię robić tak naprawdę. O, MFG. Tydzień najemników poproszę, come on. Przynajmniej jednego konstrukta mu rozwala. Teleportacja, okej. Mocarz, po prostu mocarz karta. Co on zrobi? Zabije mi mojego latacza? Nie, surowiec. Za 5, co to będzie? O, serio? Ale gościu gra kosmicznie. Wszystko wykorzystuje do cna dosłownie. Okej, okay. Tydzień najemników? No niespecjalnie, nie ma nawet tygodnia najemników, o Boże. To może tak? Jak to zrobić? Zaraz, no i tak jestem w stanie go chyba jakoś tam porobić. Okej, tak. No szkoda, że nie ma tygodnia najemników, bo on sobie piąchę dodał, odpalił rozdzieracza i bym mu zabił tego wzburzonego tytana. No to byłoby już coś, szczerze mówiąc. Dobra, to zrobimy tak, tak. Po prostu agro. Agro musi być, agro. Super partia. Po moich żywiołakach. No i 7 many, czy też 7 surowców, jak kto woli. Doskonały Titan. Za dwójkę coś będzie? Chyba nie. Usunie coś z cmentarza. No mam tydzień najemników, tylko czy ten tydzień najemników jest potrzebny? No, mogę mu zabić zburzonego bez tygodnia w ogóle. Tak, bang, bang. Chociaż może tydzień i porobić mu tego. Dobra, tak. Dodać piąchę. Chyba dobiorę sobie kartę, tak naprawdę to będzie lepsze. Czy on ma wyładowanie? No, god damn it, on ma też wyładowanie, no nie wierzę, serio. To może tak, może się przesunąć tutaj i dać mu go wykończyć. Też nie wiem, czy to ten będzie. Ten zostanie przy życiu z 3 punktami życia. A tak mi okaleczy i zabije tego, no to będzie lepsze.
Tak naprawdę lepiej niech tego zabije, niż mam je okaleczyć obydwu. Znaczy tego zabić z wyładowania, tego jeszcze okaleczyć. Dobra, 8 surowców. No, za piątkę coś ma. Jeszcze jak tutaj go zagra, to się nie obraża. No co za dziadyga. A gdzie jest mój ołtarz wolnych magów jakiś? Come on. Przydałby się teraz. Nie ma ołtarzyka żadnego. No nie fajnie. Czy ja chcę odpalać ten? Nie ma sensu chyba, bo to jest 5. Musiałby piąchę dodam sobie. Shit. Dobra, zróbmy to. To tak. Co on tu ma? Wyładowanie 3, miejscowy wybuch 3. Miodzio. Po prostu uwielbiam takie umiejętności, takie statystyki. Yeah! Po prostu yeah. Dobra, to trzymaj tak. And tak, tylko że ten też ma 3. No bomby jakieś wyłapu, no jest tydzień najemników, okej, okay. No zobaczymy tylko co mi tu przeżyje. To i to ginie. To atakuje, to i to ginie od wybuchu. Miodziu. 7, no 6 mogę mu wbić w następnej turze. Teoretycznie 6. Zostanie z jednym. No chyba. Nie, no mogę to wygrać. Zaraz mam kociaka, o Boże. Okej, okay, coś takiego. Pytanie, co on tam jeszcze zrobi. Ej, to jest do wygrania. Nawet. Ja bym miał 10, to i to to jest 8, 9. No dobra, to jest do wygrania. LOL. Czemu go tutaj nie zagrał? O panie, to jest do wygrania. Nie wierzę. To GG chyba, jak wejdzie. Tydzień najemniorów to jest GG. Nie wierzę, po prostu nie wierzę, come on. Takimi żywiołkami porobić jakiegoś kuźwa masfara na konstruktach. Oh my god, serio. No dobra, to zagramy. Nie, to totalnie jest imba, dosłownie ona jest imbastyczna. Zagramy sobie jeszcze jeden pojedynek w takim razie i może później wam jakąś powtórkę puszczę na koniec, taką dwuminutową zabawną też. Aż mi się śmiać chciał po prostu z biednego masfara. Oh my god, serio. Ale miał pecha, ten Rakshasa pod koniec był mistrzowski. Gościu tak się zawahał fajnie, bo już chciał go zapodać na tego gościa z zasadzką, ale się w ostatniej chwili chyba połapał, że coś tu nie gra. To by było już w ogóle for fun. Dosłownie. Okej, okay, dolecimy dalej, zobaczymy co będzie. Może teraz jakiś wpierdziel dostanę, srogi. Kalazar, przywoływacz Crashu. A właśnie, chciałem nagrać odcinek taki for fun tą talią, która kiedyś była tym crash deckiem. Tylko nie wiem, czy mam ją jeszcze złożoną. Chyba gdzieś ją miałem złożoną. Tak kiedyś jak była na kiedyś była na Tulsach tam gdzieś nawet. Nie wiem, musiałbym ją odszukać na Tulsach chyba. Jeżeli nie mam jej złożonej, to bym sobie... A, bym nagrał odcineczek, bo była zabawna. Znaczy teraz bym grał po prostu, wiadomo, bugów już nie ma, crashu nie można już zrobić. Bym po prostu ją przetestował, jak dobra jest ta talia w momencie, gdy nie ma po prostu crash mety, że tak powiem. Ciekawe, czy to byłoby grywalne. No pewnie ona nie była najgorsza, nawet sama w sobie, jak tak się patrzało na nią, to nie była najgorzej złożona, więc pewnie była jakaś tam grywalna. No. Znaczy w takiej mecie zwyczajnej pewnie też jakieś tam wyniki by osiągnęła. Nie byłyby może najlepsze, ale zawsze coś tam można by było nią ugrać. No, można by przetestować. Ciekawe, jak by to wyszło. I co ja chcę zrobić teraz? Tydzień najemniorów? 4-1. Może tak. And tak. Tak for fun. Nie wiem, czy ja chcę ten, chyba ucieknę nim tutaj. Żeby mieć tą czwartą piąchę. Będę miał 4 many w następnej, 4 many, 4 surowce w następnej turze. Umiejkę se strzelę i walnę sobie żywiołaka chyba. Tutaj. No. Albo dwóch tych gości, zaraz. Ej, to może tych dwóch. Okej.
Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A to jest jakaś talia na rodzicielkach chyba w Mordejerze. Może nie dokładnie, no. Nie w jakaś 100% na rodzicielkach, ale no parę ich tam jest. No coś czuję, że mnie porobi chyba. Dobra, pozbędziemy się tego krapiszcza. No i co? Nie mam czwartej pionkwy, trochę słabo. Bym sobie odpalił umiejkę, to by kosztowało 3, to by było za 2. Wow, to by było dobre. Tak jest kappa lekka. Lekka kappa. Dobra, to nie będzie pionka, bo i tak nie ma sensu tutaj nic kombinować. Szeroki atak. W taki sposób. Ołtarz wolnych tego przerzucił tutaj. No dobra. Co to oznacza? Po co on go tam przerzucił? Nie rozumiem. Wystraszył się? Przecież nie zginie w następnej turze. Najwyżej by dostał, nie wiem, 6 damage'u, a no może trochę więcej stygodny z tym sołtarzem. No i tak by nie zginął. Co on knuje? Chyba, że ma pocisk, coś kombinuje, ostrzelać, coś. The fuck. Aha, bo się wystraszył, bo ma tutaj zasadzkę, dobra. Nie wiem, on przecież tak go nie zabije w żaden sposób, to nie ogarniam. Co on kombinuje, ten typek? Ile ja mam szku magii? Raz, dwa, tylko dwie, to będzie miał 4 ataku. Mam magię ognia, no właśnie najgorsze jest to, że nie mam magii ognia, mam magię powietrza. Ale mam, nie mam 7 z kolei surowców. I to jest słabe. Mogę tak zrobić. Poróbmy tego zawodnika. Tu mam tak, szeroki atak. Jak to zrobić? Tu jest wybuch. Harpia będzie miała plus 1 do ataku. Dostanie jeden z wybuchu obszarowego. Będzie miała 2 ataku. No to szału nie ma. Zostaną mieli was. Nie, to chyba zagrał tego żywiołaka. Dobra, nie będzie tak. Let's go. No tu jest 4, może być 6, tak? Ale przez to, że on mnie atakuje. O lol. A, no tak, bo i tak by zginęła. No dobra, no tak czy siak chyba na tej turze zginę. No chyba, że się jakoś tutaj zawoluje kosmicznie. Zawoluje, zabunkruje. No tu ma 9 HP ta jego, ten cały jego stack, więc trochę mnie to nie bawi, szczerze mówiąc. To z kolei dziadostwo ma tonę damage'u, jeszcze ma tonę wybuchów obszarowych. Ciekawe, czy on to gra Trona Ribana. Może to jest jakaś talia na tronie. Zaraz mi walnie jakiś Trona Ribana i będę miał po zawodach. Szczerze mówiąc. Za 7. To i to. Piątka. Ile to będę miał z tego ołtarza? Plus 2 do ataku to jest 4. Super partia. Okej, tak. Tak. Jestem ciekaw, czy on jest w stanie go zabić. No zabić jest z umiejki. Dobra, panie. Tak, bingo. I teraz tak. Czy ja chcę przeskoczyć tutaj? No jak ma jakieś pociski, to i tak jest GG. Więc może tak to zrobić, chociaż to jest w obszarze wybuch 3, więc no nie no, tutaj jestem porobiony przez tą czarodziejkę chaosu strasznie. Tu mogę go przerzucić, on go zaatakuje, bang, ten dostaje 3, wszystko ginie i tak. Przeżyje najwyżej do następnej tury, no nie wiem. Zróbmy tak. I ewentualnie tak. Jej bombę sprzedam, bo on i tak zginie, to jest bez znaczenia. Może być pionka for fun.
No i tyle. No chyba, że mi tą harpię, no harpią jestem w stanie go zabić, mu tą cholerną, kurczę, czarodziejkę z księżyca. Tylko, że z kolei ta jego cholerna... No nie, no pytanie, czy on użyje tego, umiejętności mi zabije tą moją harpię. Czy on tego nie widzi, że on to może zrobić? Nie, widzi. Ale po co on to wygrywał? O lol, on jej nie zabił. Okej. Okej. Dobra, to zabijmy to. Portalem on mi cofnął żywiołaka. Nie ogarniam. Szybki atakor znowu. To będzie za 4. Wygrałem! Po prostu wygrałem! Koleś poddał grę, nie wierzę. Come on, serio? O co tu chodzi w ogóle? No mistrz jeden, to jest jakieś kosmiczne pojedynki dosłownie. Dobra, to rozegramy jeszcze jeden pojedynek. Nie będę się bawił w odtwarzanie powtórek. Najwyżej zostawię te powtórki na następny odcinek. Może jak będę chciał nagrać. Jeszcze zobaczymy. Zagramy jeszcze jeden pojedynek w takim razie. Gra się zabawnie. W końcu fandek. Jakieś win ratio kosmiczne się zrobiło. Nie wiadomo dlaczego. Sandalfon, Magic i Snow. Grałem z tym kolesiem, tylko że grałem innym i też wygrałem tym właśnie Kragiem. Grał chyba Antonem i miał jakąś kosmiczną talię miał. Zbudowaną chyba ze 100 kart. No może nie, chyba, a nie, on chyba nie miał 100 kart, on miał jakiś zwyczajny deck chyba. Dobra, drugi gracz, to może być, jak talia, tylko rozdanie dla drugiego gracza, no nie jest najgorsze, to coś. Dobra, zróbmy tak, tak, zagramy sobie nauczyciela. Bingo. No coś czuję, że on tutaj będzie grał zaraz jakiegoś rycerzyka, albo nie. Arbalestier, o, kidonki. Jakiegoś pretorianina myślałem, że mi zapoda. Pytanie, co to jest, może to jest wombo combo, coś czuję, że to może być jakieś wombo, cholera wie. Dobra, nie będzie magia. Niech on tam sobie ucieknie tutaj. A, gdzie to byłoby lepsze? Tutaj, no dobra, na tydzień najemników, nie wiem, może. Czy ja chcę go grać? Czemu on razem tego nie grał? To już nie ogarniam, o co tu chodzi. To jest ciekawa sytuacja. Albo tych najemników zabić mu to. Albo nie zabijać mu tego, tylko zrobić coś takiego. Coś takiego. Coś takiego. Coś takiego i uwaga. Coś takiego. Dlaczego to? Bo to ma dwie szkoły magii. A mam ołtarz wolnych magulców, więc może się przyda, no zobaczymy co z tego wyjdzie. Czemu on ich nie stakuje? Czy to jest... to nie jest wombo combo, to jest Sandalfon na łutach szczęścia chyba w takim razie. Jakiś kosmiczny Sandalfon dosłownie. A dobra, zróbmy tak, ile mam szkół magii? Dwie, on będzie miał 5. Brakuje mi jednego surowca, bym sobie odpalił to i tydzień najemników i byłoby zacnie. Ale brak surowca troszkę boli. Tu ma 4. Dobra, to spadamy tu. W takim razie... trochę zrąbałem. W takim razie pozdrów Kazie. O nie, no zrąbałem strasznie. Zróbmy to tak. 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 Dobra, niech będzie, whatever. 3, że mam mosty znowu może jakieś. Chyba mogłem zagrać Shreddera tutaj, zabić mu to. Tego poborca dziesięciny i wtedy coś tam kombinować. Znaczy już wszystko bym wykonał, znaczy już nic nie mógłbym wykombinować, no ale dobra. On ma jeden surowiec więcej dzięki temu. Odpłata 3. Zobaczymy, kogo on zaatakuje. Czy dziedzic?
Rolnictwo, no come on, serio. Wędrowanie, no to zacznę. Dwa surowce mi zostają. W następnej turze mam dwa surowce, miodzio. No to nie było najlepsze. Lepsza byłaby harpia chyba. Do odstrzału. Bo tak teraz harpią zaatakuje, trzy dostaje, ona przeżywa, a ten dostaje z odpłaty. Whatever w takim razie. No teraz sobie do piachu pójdzie, tam ma szał. To szałowo. Mogę zrobić co? Coś takiego, 6. Tu mam 6, jakby mu tu wbić 6, to byłoby zacnie, ale... Wolę zabić chyba to, żeby się nie mnożyło. Dobra, let's go. No byleby nie miał plądrowania jakiegoś kolejnego. Pytanie, czy on ma jakieś łuty, które będą mnożyły mu staki. Na razie to nic takiego nie zagrał. Okej, 6. No god damn it, serio, kolejne plądrowanie. Przynajmniej jestem w stanie mu ten stack porobić. Dobra, coś takiego. Okej. Tylko, że ma ognisty świt. Ile on to wbije mi? 6, 8, tak? Będzie 8, cudownie. No, albo nie będzie. Będzie, albo nie będzie. Nie wiem, czy on jest ślepy. Może niedowidzący. No, cholera wie, a może nie chciał grać. Nie wiem. Nie, niedowidzący raczej. Okej. Okay. Raczej niedowidzący. Szkoda, że nie ma tygodnia na jemniorów po prostu. No, come on, serio. Ile mogę mu wbić? 5. Bum, szakalaka. No, mogę jeden więcej zrobić, jakbym kociaka poświęcił. No to jest jeszcze do wygrania, no zależy co on zrobi, ale to jeszcze jest teoretycznie do wygrania. No tu, tutaj musiałby się zaulować, ewentualnie jak ma jakiś most i mi to wywali mostem, to może być niefajnie. Dobra, to tymi dwoma trollami nie będę atakował. Jest tydzień najemników, no zobaczymy, czy to jest do wygrania. Jakbym dostał kolejny ołtarz, to byłoby już naprawdę zacnie. Okej, 6. Okej, okay, pytanie co on ma na ręce. Czy on ma jakiś ten most? A może ma tron, lol. Może tu trony gra? 5, Jezus Maria, więzienie? No nie gra więzienie, no. Pff. Byleby tutaj nic nie zagrał, tron, nie wierzę. Serio? Tron? To przegrał. Nie no, przegrał czy nie przegrał? To jest 5, to będzie 3 damage. No god damn it, serio. 7. Chyba, że... 4... Nie, to też jest za mało. Teraz 4, 6. No brakuje mi jednego surowca, żeby to wygrać, naprawdę. No come on. No come on, serio. Albo kociaka, gdzie jest kociak? Dawać kociaka jakiegoś. Nie ma kociaka. W mordę jeża. No dobra, zobaczymy. Jak się nie wyleczy, to i tak raczej przegrał. Bo wątpię, żeby się załolował za 9, za 10 surowców. Chociaż no, teoretycznie no nie jest w stanie to zrobić. Najlepiej jakby tron walnął, ja bym się tam nie obraził. Tron, gościu, dajesz i po prostu wszyscy jesteśmy szczęśliwi, a na pewno ja. Coś takiego... Tydzień najemników. Tydzień najemników, harpia, wichru i jest po zawodach. Tydzień najemników. Albo ewentualnie drugi ołtarz wolnych magów. Say what? Piąchę mi obniżył? No to nic nie zmienia. To jest tak GG. Lol.
Nie wierzę. No nie, nie wierzę, nie weszło to. Come on, dosłownie, serio? Ja to nie wierzę, ołtarz wolnych magów. Na top decku wisi, no come on, seriously, panie, to jest jakiś żart. No po prostu nie wierzę, naprawdę? W takim momencie? Nie no, seriously, ja już tutaj jestem w 100% pewien, że to wygrałem, no come on! No bez piąchy i tak bym tego nie wygrał, więc musiałem piąchę dać. Nie mogłem dobierać karty. Nie no, naprawdę? Po prostu, come on, WTF. Dobra, przynajmniej tego nie zabił. Jeszcze jest szansa. Wyrypać szympansa czy coś. Nie no, to się jest do wygrania, no chyba, że no... No ma 6, no chyba, że się jakoś tutaj... Połoluje strasznie. No ja... Nie no, nie wierzę, no przecież... Nie no, come on, ołtarz wolnych magów, który miał mi wygrać grę, to mi spartolił całą grę, no praktycznie, no nie wiem. Czy on się zablokuje, to jakoś straszliwie, znowu ma jakąś księgę śmieszną. Co to jest w ogóle, Boże, księga negacji. No dobra, no to GG teraz, już tym na pewno. Łe, łe, łe. Ty nie wierzę dosłownie, come on. Co tu się odwaliło? O, come on, dobre to było. Okej, no, jak widać, krak miażdży, cały 100% win ratio po prostu na tej talii. Ale jazda dosłownie, nie, no niezłe to jest, naprawdę niezłe. Tak for fun od czasu do czasu sobie pogrywam jakimś kragiem i wezmę coś, złożę. Znaczy to nie moje akurat, jest, znaczy tak powiedzmy w, tam w 20-30% może moja talia. Znaczy to nieważne, no ale tak, no come on, krak hagiem wygrywać. Znaczy to jest Mistrz 1, no wiadomo, to jest parodia, nie? Troszeczkę. Nie, no tak sobie jaja robię oczywiście, nie? No to jest typowo fun deck, tak jak widać. Bo ono się trochę śmiechu przy nim jest, jak się nim pyka. No ale no, zabawnie, można jak widać wygrać jakiś tam pojedynek. Oczywiście no, ten koleś strasznie grał, więc jakieś w ogóle straszną talię miał chyba, nie wiem w ogóle co to było. Księga negacji, come on, serio. No chociaż szczerze mówiąc w tym pojedynku mu się przydała, bo grając na kraga i używając tej księgi negacji, to rzeczywiście można trochę namieszać przeciwnikowi szyków, zwłaszcza jeżeli nie dodawał piąchi i często używał spamową umiejętnością kraga, no to wtedy można mieć problemy. Dobra, ja będę kończył, dzięki wielkie, może jeszcze nagram coś z tego kraga, bo jak widać zabawnie się tym gra. To tyle, dzięki, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej!